Cześć wszystkim, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z The Sims 2. Dzisiaj jesteśmy u sióstr Brown. Nie wiem, czy jeszcze ktoś pamięta o siostrach Brown, ale jeśli nie, to właśnie przypominam, tak? Mamy tu nasze trzy siostry, które aktualnie kończą studia. Dawno odcinka z nimi nie było, bardzo, bardzo dawno, bo się zajęłam serią z biedakami, z Miłowem, Legacy Challenge, no i zrobiłam sobie mega przerwę z siostrami Brown. Po prostu wydawało mi się, że już tego będzie za dużo na kanale. Ale ostatnio stwierdziłam, że znowu tak dla jakiejś odmiany trochę, dobrze byłoby, jakby jakaś inna seria z The Sims 2 wróciła, bądź się pojawiła po prostu na kanale. Żeby nie było tak nudno ciągle z tym Miłowem i z tymi biedakami. Więc jesteśmy ponownie u sióstr i dzisiaj, moi drodzy, w tym odcinku kończymy w końcu studia. Tak, i w kolejnym już siostry zaczną normalne, dorosłe życie w Miłowie. Oczywiście to będzie inne Miłowo niż to, w którym mam serię aktualną z biedakami i tak dalej, bo to jest czysty save nowy. Tak z góry zapowiadam. Tak. A my tu jesteśmy w ogóle głodne, ale widzę, że się tym zbytnio nie przejmujemy. Ogólnie to tak się teraz prezentują umiejętności naszych dziewczyn. Troszkę muszą sobie wbić, bo dopiero co wróciły z egzaminów praktycznie. Dobra, ja dam jej skończyć tego bałwana, a ona niech sobie idzie wbić logikę. Ona, czyli Ida. I tu nasza kujonka, Malisa, tak? Musiałam sobie przypomnieć imię. Przydałoby jej się wbić kreatywność, więc... Czy to jest swój obraz? Ten tutaj? Nie. Żaden nie jest twój i to jest problem. A sprzedaj to. Sprzedaj to i sobie pomalujesz po prostu nowy i tyle. Go, 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 dziewczyno. Co ty tak długo idziesz? Aha, i musisz przejść tędy i specjalnie założyć kurtkę. Świetnie po prostu. Czemu ty w ogóle chodzisz jeszcze w piżamie? Ty tak poszłaś na egzaminy? No to spoko. Ćwicz to malowanie. Ty musisz wybić logikę, a ty, moja droga, skończyłaś tego bałwana? Skończyłaś i widzę, że relaksik tutaj włączył, a my tutaj byśmy mogły przynajmniej podać coś do jedzenia. Ty możesz zrobić tą zupkę. Nikt chyba nie jest chory, ale i tak się przyda zjeść troszkę gorącej zupki. A potem sobie też będziesz wbijała swoje umiejętności. Tak wymagane do studiów. I co my tu w ogóle u nich mamy? Jak pamiętacie, tutaj mamy miłość z niejakim panem Janem Bramkarzem. O, wykłady za godzinę? Dobrze. Wszystkie dziewczyny chyba mają jakąś miłość, tak? Tutaj jest miłość z nim. I nasza Rudinka ma miłość z Lubmirem, dobrze. Czyli każda z sióstr ma jakąś tam swoją miłość. Wiemy, na czym stoimy. Clarice ogólnie uwielbia gotować, jest bardzo rodzinną simką, więc ona praktycznie karmi cały akademik. Zaś droga nasza kujonka Melissa, ona zaś sprząta po wszystkich, bo ona jest taką perfekcjonistką, geniuszem i w ogóle jedynie Ida ma na wszystko wywalone. Ona tylko Max... Ona właściwie... O nie, 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 nie. Wiesz co? Idź na te wykłady. Idź na te wykłady. Ty mnie tutaj nie podziwiaj. Jak skończysz, to weź tą zupę. Tak, w sumie tylko Melissa jako jedyna się przykłada do tych studiów, czyli chodzi na wszystkie wykłady, pisze prace semestralne, odrabia prace zadane i tak dalej. A pozostałe dziewczyny trochę to olewają. Znaczy, najbardziej olewa to Ida, bo ona tylko wbija wymagane punkty i na tym się kończy jej cała praca na studiach. Clarice czasem pisze jeszcze pracę semestralną. Zresztą możecie to zobaczyć po ocenach. Clarice ma 4,9, Ida ma 4,5, a właśnie Melissa ma 5,0. Więc chciałam, żeby było to takie zróżnicowane, no bo wiecie, że
No nie jest idealnie. Nie podawaj tej zepsutej zupy. Gdzie mamy telefon? Halo, telefonie? Nie, o, ona sama idzie odebrać, to niech idzie. Sama mi pokaże, gdzie jest telefon. Na którą ty masz do szkoły? Ty masz na 10 do 12, więc dzisiaj już nie idziesz. Nie, nie może. Masz wbite wszystko, więc tak, niech ona się ogarnie nam ładnie. Niech sobie, o właśnie, weźmie prysznic, skorzysta i coś zje. Na szybko. Może kubek gorących kluskwek, nie? I niech sobie napisze tą pracę semestralną od razu. Tutaj jest jej pokój. Proszę bardzo. A Ida? O, tutaj widzę, że dołączył do ciebie Benjamin Radek. Znasz go w ogóle tak średnio. A mogłabyś go poznać, bo ty w ogóle chcesz mieć przyjaciół dużo. Więc ja bym chciała, żebyś poznawała ludzi. O nie, on chyba. To nie był dobry początek. Ale ty się nie zrażasz. O sporcie też mu opowiadaj o tym, czym się interesujesz. No i co jeszcze możecie razem porobić? Możesz zapytać, jaki jest jego znak zodiaku. W sumie czemu nie? Jeszcze dowcip mogę powiedzieć. Ona tutaj chce mieć chyba dużo przyjaciół, tak? W swoim pragnieniu. Nie, ona chce być legendą sportu. No dobra, ale ogólnie jest bardzo towarzyską osobą i właśnie chciałam, żeby miała dużo znajomości i przyjaciół. Dlatego tutaj właśnie rozpoczęłam sporo takich znajomości, ale nie wszystkie są ukończone. W sensie nie udało mi się zaprzyjaźnić jeszcze. Widzę, że już wróciłaś. Dobrze, ale idź po prysznic może, bo ty po tym pożarze i po tych zajęciach to wiesz, straszysz troszkę. A skorzystać też możesz przy okazji. I podaj jeszcze raz obiad. Może tym razem sałatkę, żeby nie było pożaru. To twoje siostry skorzystają też na tym. Aha, bo ty nie zjadłaś te kluski. No trudno. Napisz sobie tą pracę, a potem zjesz. No, są priorytety, no. A ty jesteś. A ty masz miłość tutaj z tym. Z tym Gerardem. On jest. Z tego, z bractwa. Ja nie pamiętam, czy ona dołączyła w końcu do tego bractwa, czy nie. Nie mam pojęcia. Clarice. Aha, bo poszłaś najpierw, dobra, do toalety, a potem będziesz. Ty potem będziesz podawać tą sałatkę, dobrze. O, widzę, że wam tutaj spokojnie. A, on jest wagą. Możecie pogawędzić jeszcze tak normalnie. I nie wiem, co jeszcze możecie porobić razem. Dałabym porzucać piłką, ale ona jest głodna, więc nie będę już jej męczyć. Niech jeszcze chwilę się nim zajmie, a tutaj siostra zaraz poda tą sałatkę taką, mam nadzieję. Czy będziecie jeść tą zepsutą zupę? No widzicie, mówiłam, że po prostu jak Clarice czegoś nie ugotuje, to oni tutaj po prostu pomrą z głodu. Więc tak. Co ty chcesz? Alarm przeciwpożarowy? Tak średnio bym inwestowała, szczerze mówiąc, w ten akademik, ale dobra. Spełnię ci to życzenie, bo ty masz dużo takich pragnień bardzo rodzinnych i potem ciężko będzie je pospełniać. Proszę, żebyś czuła się bezpieczniej przez te ostatnie dni w naszym akademiku. Klatka dla ptaka? Serio? Dobra, jeszcze jedna interakcja. Jeszcze jedna interakcja, żeby się czymś zajęły, póki ona robi tą sałatkę. A tobie dużo zostało? No troszeczkę. Ty w ogóle na którą masz te zajęcia? Na 10. Dobrze. A ty miałaś jakąś taką godzinę? Tak, 18. I ty musisz w ogóle podnieść sobie troszeczkę ten paseczek swoich potrzeb. O, ładnie jej się wbija gotowanie. Bo ogólnie ona ma to w zainteresowaniach, tak?
gdzie to są te zainteresowania. Tutaj. Tak, ona bardzo kulinariami się interesuje, więc postanowiłam jej to rozwijać. Tak samo tutaj dziewczynom. Tutaj mamy muzykę i taniec, a tutaj mamy majsterkowanie, więc tutaj technika będzie szła. Świetnie. Oj, Ida, chodź, zobacz, sałatka jest. Smacznego. Ty też możesz tu przyjść zjeść, a potem dokończysz tą pracę. Szamać. Macie jakieś... Irytuj, no nie. Baw się. Nie no. Jest jakaś po prostu rozmowa przy stole? Nie za bardzo. Oni sami z siebie muszą, no dobra. To niech sobie gadają. To jest Jan Bram. A co to jest za typ? To ten sam? A. No dobra. No i dobrze, ty zjesz sobie. No i w sumie to już spać pora, nie? Tak mi się to zdaje. A oni jedzą tą zepsutą zupę. Dobra, ja to przyspieszę, bo przecież będą tu jedli pół godziny. O, ty już zjadłaś? O, i zmywasz naczynia? No dobra. Pokaż. Wszystko pozmywasz, czy tylko dwa talerze i koniec? Do zmywarki. Dobra, to teraz pora się ogarnąć troszkę. Skorzystaj, weź prysznic. Niestety wszystko jest tutaj zasypione, bo nikt nie sprząta w tym akademiku. Więc, no niestety. A ty jak zjesz, to proszę cię, żebyś dokończyła tą pracę, bo potem zapomnisz. I dopiero pójdziesz spać. A ty jak tam? Boże, jeszcze jesteś głodna. A to weź dojedz, to się przynajmniej nie zepsuje. I ty potrzebujesz logiki i sprzątania. A to w sumie możesz posprzątać akademik. Czemu by nie? Proszę bardzo. Tutaj trzeba zmyć podłogę, wyczyścić. Tak, w ogóle Clarice jest czarownicą, jeśli... ktoś to ogląda pierwszy raz albo nie pamięta. I ja jeszcze nie doszłam do tego. Czy ktoś mi chyba mówił, chyba Karla mi pisała, że jest jakaś specjalna parcela dla czarownic? Żeby mogły kupić jakieś składniki, czy coś w tym stylu? Tak, ale ja jeszcze nie doszłam do tego, jak to wszystko działa, więc będziemy chyba kombinować, jak już wrócimy z tych studiów. O, takie małe sprzątanko przed snem. Dziewczyny już śpią, zaraz będą szły dobrze. No ktoś musi to sprzątać. A że akurat ona ma do wybicia punkt, no to świetnie się składa, nie? O, brawo. Melissa napisała tą. A potem dobij sobie ten punkt, ucząc się. Tak, Melisie udało się napisać pracę semestralną, więc bardzo fajnie. No i jeszcze wyczyścimy tutaj wszystko. Ale kibelek też musisz wyczyścić. Ktoś ci zajął? Że nie możesz wyczyścić? Wbijesz w końcu ten punkt? Czy już ci się nie uda? Niestety męskiego nie wyczyścisz. No, także staram się, żeby dziewczyny jednak te minimum wymagane tutaj w punktach miały zaliczone. Ale już całą resztą się tak nie przejmuję, żeby zachować jakąś różnorodność. Świetnie. Udało ci się to, odłóż książkę i po prostu idź już spać, kochana. No, a my oczywiście widzimy się rano, jak już wszyscy wstaną. W sumie zaraz, bo już jest szósta. Dobra, nasza droga Melissa ma jako w ogóle pierwsza na uczelnię, więc ona musi się ogarnąć, więc niech już wstaje. Wiecie, ona... jest bardzo ogarniętą osobą, więc jeszcze nie odrobiła pracy. O nie. Nie wiem, czy zdążysz, moja droga.
No i co? Zjesz sobie coś na szybko. Mogą być płatki, bo twoja siostra odsypia nockę, więc nie poda śniadania dzisiaj, więc musicie sobie radzić bez tego. Niestety. No i co? Ja myślę, że... A, ty jeszcze logiki nie wbiłaś, jak to? No to siadaj do szachów i dokończ to w końcu. Ale na wykłady ona się nie chce spóźnić, więc niech idzie. A ty robisz sobie płatki. No super, przynajmniej tyle umiesz. Bo ona tutaj jest gotowa nienawicie. Jeden punkt. Melisa 2, więc jest lepiej, ale no to nadal nie to samo. Zaprosi do bractwa studenckiego. Możesz w sumie zaprosić, ale nie mogę zaprosić go, bo chyba się z nim nie przyjaźnię. A on już wychodzi, no to. No to klops. O, a ty jeszcze odsypiasz, kochana? Ty masz na 18, no to śpij. No i dzisiaj nikogo nie ma, więc zjedz tylko coś sobie. Zrób sobie kanapkę z szynką. I tyle. I też musisz wbić właśnie tą logikę, więc tutaj pójdziesz do szachów, to przy okazji ci się zabawa podniesie. Czy te kluski są jeszcze w wirwalówce? O, no właśnie. Zjedz sobie te kluski wczorajsze. Po prostu. I zaraz ci tutaj wynajdę zabawę, kochana. Mamy jakieś obrazy na ścianach? Tak średnio. Mogłabyś pooglądać sobie tutaj te... jakieś tam puchary. Czy tam zdjęcia. W ogóle nie widać tej musztardy, nie? Bardzo fajnie, że się rozwijają jej umiejętności kulinarne. Bardzo fajnie. Nie mam pojęcia, czy ona wybija sobie punkta. Ale idziesz na którą? Na 15, więc kończ to, bo musisz wziąć prysznic. I tutaj masz wszystko pięknie zrobione, pracę masz napisaną, więc potem sobie odrobisz tylko tą zadaną. Ty już lecisz na wykłady. A ty idziesz dopiero wbić sobie punkta, więc jedziemy. W ogóle jak tam wasze oceny? Ty masz pustkę, ty masz ładnie już do góry, a ty masz dopiero zaczęte. No zobaczymy. Wiem, że na razie nic się nie dzieje, one tylko w końcu w kółko chodzą. Uczą się i tak dalej, no ale wiecie jak to jest, ostatnie pół roku muszą się wziąć za tą naukę, żeby zdać. Także myślę, że od przyszłych odcinków będzie już dużo ciekawie, jak one wrócą do miasta i po prostu zaczną prowadzić normalne życie. Przez to też trochę nie mają czasu dla tych swoich chłopaków. Ale widzę, że relacje na razie mają z nimi spoko całkiem. Ona ma najlepiej, bo Jan tutaj mieszka w tym akademiku. I się jeszcze jakoś tam widują. Oglądaj kanał dla smakoszy. Jan gdzieś tu mieszkał, ale nie wiem, czy to chyba nie ten pokój. Wiecie, jak to jest z geniuszami, niby geniusz i tak dalej, ale tam o jedzenie za bardzo nie dba. Byle tylko coś na szybko zjeść i mieć to z głowy. Tak naprawdę. Ty już byłaś na wykładach? Byłaś. Super. To proszę bardzo, ucz się opanowywanie gniewu. Nie macie co? Jak to? Dobra, to rób tutaj. Urządź przyjęcie sportowe. Jazda. I od razu... aha. Zadzwoń po usługi i po pizzę. Ale chyba mój Geralt przyszedł. Czy w ogóle ktokolwiek przyszedł? No możliwe, że wiecie, oni mają po prostu ten... O, przyszli. Popowiada im jakieś sprośne dowcipki. Mogę ich jakoś... dobra, nie odchodź, bo już pizza przyszła, to od razu ją odbierzesz. Jest ta laska? Gdzie ona? Gdzie ta laska? Czy uda mi się zrobić to przyjęcie? Odbierz przesyłkę od razu? No, chyba nie przyszedłeś tutaj odrabiać lekcji, Gerard. A nie, ona teraz będzie jadła. Nie no, super, po prostu impreza. Zabaw. Dowcip hermetyczny. Spoko. To idź, pogadaj się z tą laską, jak chciałaś. Nie wiem w ogóle, gdzie są ludzie, których zaprosiłam. Widzę tylko Gerarda, ale przyszła jeszcze taka laska i... Gerard, my się już widzieliśmy. Okej. Oglądaj i więcej, więcej. Gdzie wy idziecie? Gdzie ty idziesz? On nie, on już ze mną żegna? No nie wierzę. Dobra, szukamy tej laski. Ona była blondynką.
Pewnie wlazła do jakiegoś pokoju. Nie no, po prostu super impreza. Ja nie mam pytań, nie? Sama się będę bawić. Popycha mnie. Co to za jakieś bitwy? O co wam poszło? Tak jest. Ciekawe, czy wygra. Prawdziwy nie wypał. I to wszystko pewnie przez to, że one się biją. Nie no, ona będzie miała teraz... Będzie jej przykro. Czy te simy są normalne? Nie powiedziałabym, nie. Jak tam, bardzo przeżyjesz ten nie wypał imprezowy? Dobrej reputacji chyba nie wiesz miała z tego powodu. Wydaje mi się, że teraz potrafię lepiej opanować swój gniew. Postaram się nie wściekać na innych simów. No, w przeciwieństwie do twojej siostry, która bije się z laskami. Także, wiesz, jest to jakiś postęp. Nasza wojowniczka wstała już z rana. Więc niech ogarnie się. Ona... Ja ciągle zapominam, na które one mają za dużo. Ich jest po prostu 18 dopiero. Co ty będziesz robiła przez cały dzień? Będziesz... Zaraz będziesz zmęczona. No i co ty będziesz robić z rana? Wszystko masz zrobione. Chociaż w sumie... Dobra, zobaczymy, jak pójdzie jej... jak wróci z egzaminów... Znaczy nie z egzaminów, tylko z wykładów, bo ten pasek na razie wolno idzie. Okej, ty masz zajęcie, a ty... Ty zjesz i co zrobisz? Zaprosisz swojego chłopaka, ale nie masz telefonu. Nadal. Nic się nie zmieniło pod tym względem. O! Drzewko ogrodowe byś chciała, mówisz, i działkę ogrodową. Ale tutaj w akademiku tak nie za bardzo. Może jak wrócimy do domu. Właśnie też się zastanawiam w ogóle, czy zrobić tak, żeby one mieszkały osobno, czy razem. Bo sama nie wiem. Nie mogę się zdecydować. Niby fajnie byłoby, jakby mieszkały jakiś czas razem, ale z drugiej strony też fajnie byłoby, jakby, nie wiem, na przykład w każdym odcinku była inna siostra, nie? I inne życie pokazane, więc też nie mogę się zdecydować, jak to jeszcze rozegrać. O, widzicie, ona tutaj fajnie sobie tą magię wbija i tak dalej. Ale no, żeby rzucić zaklęcie, to tak już nie za bardzo. Bo nie ma właśnie chyba tych składników, dlatego wszystko jest takie wyszarzone. Jeszcze mówię, pierwszy raz gram w wiedźmą i nie mam pojęcia, jak to wszystko działa. Co to za takie delikatne macanko? Bo to dotykaj było macanie. Ojejku! A mamy wiosnę, więc miłość, flirty mocniej wchodzą. O Jezus Maria, ja zapomniałam totalnie o... Clarice, co jej się stało? W coś ty się ubrała, dziewczyno? Tak, może, ale ja chciałam zadzwonić po dostawę. No to mam miłą wiedźmę. A w sumie nie planowałam, żeby zostawała miłą wiedźmą, tylko taką neutralną. No ale jak zagłębiała tą sztukę światła, to chyba po prostu samo z siebie wyszło. Co ty taka niezbyt zainteresowana? Aha, nie lubisz latać samolotami? On taki w sobie zakochany, a ty tutaj wybrzydzasz. Świetnie, skończyła się teraz jakaś zadzwoń po dostawę. No proszę. Znalazłyście sobie wiele zajęcie. O, śnieg. Znowu. O, pięknie. O, patrzcie, jak się Ida za sprzątanką wzięła, nie? Tak. O Jezus, ale tu jej się porobiło pragnień. Ty tutaj masz pięknie wszystko, więc ty nie musisz już dzisiaj nic robić totalnie, więc... Spoko. A ty co? W ogóle... Ty jeszcze pójdziesz na uczelnię, a potem masz egzamin? Nie wiem. Weź ty mi się nie przechwalaj, stary, bo i tak jestem lepsza od ciebie. Hello. Weź sobie prysznic może i... Znowu by się przydało, żebyś coś zjadła. Może twoja siostra w końcu poda jedzonko, jak skończy odebrać lekcję? Ta się za malowanie wzięła, no co za baba. Chodź zjeść. Właśnie sobie zjedz, a potem możesz wziąć prysznic.
I dokończ tą pracę, bo ile ty tutaj masz? Możesz się nim zająć, jak skończysz swoje obowiązki. Boże, czemu się przebrałaś w ten dziwny strój? Nie wiem, może jego to kręci. A ta się wzięła w ogóle za sprzątanie, nie? Weź se siknij lepiej. Zdejmij ten ohydny kapelusz, please. Clarice w końcu wygląda normalnie. O, no dobra, to porobimy zdjęcia, jak wrócicie z egzaminów. No to czekam, dziewczyny, na was. Powodzenia. Super. Zdobyły dyplom. Wszystkie trzy. Bardzo, bardzo sympatycznie. Ile zostało? A za nie miła wiedźma Clarice. Ty też dostałaś dyplom, nie? Świetnie. 4,6, 4,9 i 5,0. Bardzo super. Gratuluj. No macie sobie czego gratulować, macie, ale weźcie skorzystajcie. Ty możesz z tej okazji podać obiad, jakiś może wystawniejszy. Kotlety wieprzowe, o. Jan Żwirek, o lubi... O, to jest chłopak, może przyjdzie, może nie. Zobaczymy. Daj chłopak Melisy, więc... Zabawiaj. Dowcip. Zabawiaj, okrzyk studentów. Co jeszcze możecie zrobić? Idźcie sobie zrobić razem zdjęcie. Zaproś. Proszę bardzo. I jeszcze ta typiara, co tu była. Niech zostawi te bańki i... Proszę bardzo. Chodź tańczyć, lasko. Musi być impreza. Co robią nasze dziewczyny? Ty w ogóle jarzysz, że już skończyłaś ten studia i nie musisz tego robić? O, to było wspaniałe przyjęcie. Super. Odbierz dyplom uczelni. Jej. No to może byś tak wstała i teraz będziesz wyglądać jak debilka w tej piżamie, bo po prostu musiałaś się przebrać. Gratulacje, Ida. I od razu chcesz zostać politykiem. No świetnie. O nie, żegnaj, siostro. Żegnaj, siostro. Zobaczymy się w Miłowie. No to one wszystkie muszą zrobić sobie takie przyjątka. Pięknie wyglądasz, kochana. Uuu, pierwsze barabara. No dobra. Jak to nie przyszli goście? Co nie przyszli? Jest późno, ale co z tego? O, na swojego chłopaka zawsze możesz liczyć. Teraz do budy. Wracaj tu, wracaj tu. No nie gadaj, co ci się chce? Wszystko mi psujesz, głupia. Miałaś zeżreć coś. No nie wierzę. Zjedz szybko to gotowe danie. I nie psuj mi tu imprezy. Mam nadzieję, że teraz dasz radę, mimo że masz tą słabą energię. Jak teraz jej energia nie pozwoli na bank. Szybciej. Czy ja mogę już? Halo. Już szybko. Ona nie potrzebuje więcej przyjaciół na imprezie, jak widać. Co takie szybkie to było? Uuu, 5000. Ładnie. Normalne zdjęcie sobie zróbcie i możesz iść do domu. A ty, o, proszę, skorzystaj sobie. Weź sobie prysznic. I została nam Clarice, biedna, która siedzi przy kąpie. Więc ona też niech sobie skorzysta i weźmie prysznic. Tyś to się ubrała, naprawdę. Zacnie, piocha. Uhuhu, tutaj chcę być lekarzem i naukowcem. W sumie lekarz tak, bo ona chce być ordynatorem, więc niech se będzie. Żegnaj, kochana, do zobaczenia w Miłowie. A my tutaj zostajemy z naszą Clarice. Dobra, to niech ona się na jej po prostu... Wracamy do domu. Zadzwoń. Wróci to Miłowa. Co nam pozostało? Siostry wyjechały, to i my wyjedziemy. To ostatni aktywny sim, tak, poproszę. A Clarice jest zwykle w tym strasznym stroju, no dobra. Cóż zrobić? Wracaj na Havirę, kochana. No i cóż, moi drodzy. W tym momencie będę kończyć. Mam nadzieję, że
odcinek Wam się podobał i nie wyszedł za długi, bo ja tutaj nagrałam już ponad godzinę i będę miała mnóstwo wycinania, ale niestety pół semestru tyle zajęło. Masakra. No. I cóż, dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i pa, pa.